Nie, to będzie za chwilę. Jeziorko widać. Jeszcze teraz miejsce do parkowania. Tutaj słabo. To się zwalimy. No, jesteśmy za duzi. No. Może dalej będzie jeszcze jakiś parking? Nie będzie. Wybraliśmy się na przejażdżkę kamperem, tym razem czekają nas dwie noce. Dzisiaj jest sobota i przyjechaliśmy na plażę do Głębinowa i pokażę Wam tutaj, jak tu jest ładnie. Można przyjechać albo na pod namiot, albo kamperkiem. W zależności od tego, co potrzebujecie, my akurat mamy kampera, więc by nas to kosztowało 10 zł doba plus ewentualny ganek i plus podłączenie prądu 12 zł, czyli 22 albo 27 zł. A tutaj są jeszcze dodatkowe atrakcje jak łódka, kajak. Nie ma pomysłu, jak nazwać swoją pierwszą łódkę, to się nazywa nasza pierwsza. Czyli my, jak nie mamy jeszcze nazwy dla kamperka, to powinien się nazywać nasz pierwszy. Pokażę Ci, jakiego mamy dodatkowego pasażera. Tutaj. Się wyczepił. I jaki syf? Nie nasz, jakby co. Jesteśmy na ośrodku w Skorochowie, to jest też nad tym samym jeziorem, tylko podjeżdża się do niego od innej strony. I tutaj jest też pole namiotowe, są domki do wynajęcia i kawałek dalej będzie wielka plaża. Jest ta plaża, na której byliśmy wcześniej, co pokazywałam na początku. Ona jest w tym miejscu.
Saint-Tropez. Będziemy w rynku na jarmarku Świętego Jakuba. Paintball. Chyba za tymi budynkami będzie wyszło. Gdzie ta bitwa? Aha, chodź. Na mapie bitwa. Obejrzane. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, a teraz dojechaliśmy do Nysy, bo mamy tutaj jutro jarmark. Gdzieś tutaj niedaleko, nie wiem gdzie dokładnie. Tu jest bazylika. I gdzieś właśnie między rynkiem a bazyliką będzie cały jarmark. To też Wam nagradzę. Chodź Mania! Czas na kawę. Dobra, idę zrobić. Zobaczymy, jakie tutaj mają uliczki i zabytki. I mam nadzieję, że też uda mi się coś z tego nakręcić dla Was. Thank you.
kobiety jak ja, to się je na kolację chipsy i pije się piwo. A przelaliśmy je w takie ładne kubeczki, żeby nie było, że pijemy piwo w miejscu publicznym. A siedzimy na murku, dlatego że w kamperze nie da się oddychać, tak jest gorąco. Magda, ale ty cicho mówisz. Nie mówię cicho, teraz mówiłam akurat głośno. No dobra. A kamperek jest tam i wietrzy się. A cicho mówię, dlatego że samochody jeżdżą i mnie zagłuszają. Yeah. W sumie to ściągałabym te buty. Mnie obcierają mocno. Takie mi się zrobiły te... Świąteczne szyneczki. A tak. I to trochę boli. Baleronki. Takie lato teraz. Chce się być Rzymianką. To się cierpi. No, żeby być pięknym, trzeba pocierpieć. Mama tak mówiła. Smacznego, Madzia. No, dzięki. Chipsy z Biedronki zawsze dobre. Jest tak ciemno, że już nic nie widać na wideo. Ale pierwsze gwiazdki już świecą, chociaż wy pewnie tego nie widzicie. A wczoraj było zaćmienie księżyca. U nas w domu bardzo niewyraźne. A teraz widać tylko światła latarni. No to do jutra.